Aqui em Curitiba abriu. Więc dzisiaj jestem szczęśliwy, że tu jestem. Jest wiele innych propozycji zrobienia kolejnych filmów. I teraz, jak mówimy tutaj w Brazylii, jestem beneficjentem ISS, ponieważ przekroczyłem 70 lat, ale my, którzy pracujemy w kinie, nigdy nie zapomnimy o sposobie pracy, o przyjemności, jaką czerpiemy z fotografowania, z filmowania. Zawsze spotykam Oskara na ulicy, kiedy filmuję. Mówię, kurczę, to świetnie, że jesteś tutaj, prawda? To najlepsze, co może się zdarzyć, to nigdy nie odłożyć kamery. W przypadku tych dwóch prac, które wykonałem, pierwsza to fikcja zatytułowana Przysięga, która jest rzeczywista. To ścieżka, która ma bandytów, napady, sceny niebezpieczeństwa. A druga praca to właśnie ta. Ta pierwsza praca to było coś z wieloma lokalizacjami, przyjechali z ekipą, duża produkcja, personel techniczny, obsługa kamery, kierownictwo artystyczne, scenografia i tak dalej. Więc zgromadzili bardzo dużą ekipę. Druga praca, która dotyczy Tytoniu, to tylko jedna postać, którą oceniam, że robi to sam, on się przedstawia jako aktor, bo jest również aktorem. I filmowaliśmy go, jak chodził po Curitibie, robiąc komentarze na temat wykładu, na który miał iść mówić o Tytoniu. I są chwile, kiedy mówi, a są chwile, kiedy jest poza kamerą. Myśli o swojej żonie, która dużo się z nim kłóci, te sprawy, wiesz? Więc to są dwa zupełnie różne punkty, jeden to fikcja, a drugi to opowieść z życia codziennego prelegenta. Więc to jest moje doświadczenie zdobyte przez pracę w Rio przez 20 lat, w TV Globo, tworząc telenowele, miniseriale i musicale. A potem zacząłem pracować także w kinie, na zaproszenie Edgara Mori, który jest fotografem, który pracował w Globo. I zrobiłem serial Xingu. Tak, moje związki z kinem wynikły w wyniku związku z teatrem. Zacząłem grać w teatrze ponad 30 lat temu, będąc jeszcze bardzo młodym, i tam poznałem ludzi z dziedziny sztuki scenicznej, ludzi z teatru, ludzi z opery i tym podobne. I w rezultacie, po kilku latach mój związek z kinem zaczął nabierać kształtu w wyniku związku z początkowymi sztukami, które napotkałem, w tym przypadku teatrem, sztukami plastycznymi, poezją, muzyką. Poznałem także ludzi z branży filmowej, którzy również pracowali w dziedzinie teatru i tym podobne. Próbowałem, pracowałem z jednym, pracowałem z drugim. Aż wreszcie ukończyłem studia filmowe, zdobyłem dyplom w dziedzinie filmu i wideo w Cine TVPR, który był instytucją otwartą tu wiele lat temu, i od tego czasu zacząłem produkować więcej filmów. Ale wcześniej już wyprodukowałem wiele filmów we współpracy z innymi producentami. W 1998 roku zostałem poproszony o prowadzenie zajęć z interpretacji w szkole filmowej tutaj w Curitibie i od tego czasu nie przestaję robić filmów, opery, teatru, muzyki i innych wydarzeń kulturalnych. Zacząłem tworzyć sztukę bardziej izolowaną, bardziej osobistą, czyli muzykę, poezję, kompozycję. Ale zawsze czułem potrzebę mieć więcej rzeczy. Słowo potrzebowało bardzo słowa. W rezultacie poszłem do teatru w poszukiwaniu słowa. Ale teatr ma także pewną specyfikę, która obejmuje inne dziedziny, obejmuje sztuki wizualne, muzykę, obraz, tekst i kino jest również częścią tego kontekstu teatru, opery, która pracuje ze wszystkim. Zawsze czułem potrzebę pracy ze wszystkimi językami, a kino naprawdę doskonali obszar, który najlepiej odpowiada na te potrzeby. Wszystkie dziedziny są zaangażowane i to właśnie przyciąga mnie do robienia filmów. Kiedy zaczynałam w wieku 7 lat w radiu, śpiewając, a później robiąc radiowe powieści, prezentując program, potem przeszłam do teatru w wieku 14 lat i szybko dostałam się do telewizji. Jestem już 73 lata w zawodzie. I zagrałam w wielu telenowelach, w tym w najbardziej znanej w Brazylii, Prawo do narodzin. Grałam Isabel Tristine, główną bohaterkę, i zagrałam w 22 telenowelach, 40 sztukach, 7208 reklamach i kinie, 9 filmów. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.